Mandero, habanero, dzień dobry, witam was ze słonecznej Holandii. Żartuję, jeszcze jestem w Polsce. Kochani moi drodzy, bardzo was przepraszam, że mnie nie było tutaj w tym pięknym, cudownym YouTubie, ale wiadomo, matury, tego typu sprawy, tak? Matura mną zawadnęła, wiecie, nauka, praca, no i generalnie nie miałem kiedy nagrywać i też nie miałem jakby weny. Co do filmów? To chciałbym wam powiedzieć, że będę nagrywał jakieś tam vlogi, bo na ten moment z komentarzy jest ciężko, póki nie mam mieszkania, bo mieszkam u starych, jestem biednym człowiekiem, ale to może nie o tym. Mniejsza o to. Jakie są moje plany na przyszłość? Moje plany są takie, żeby dalej prowadzić ten kanał, żeby nagrywać coraz to ciekawsze filmy. To z pracą to na ten moment szukam. Cały czas, bo miałem robotę, ale mnie w chuja zrobili. O tym też nagram osobny film. Jestem po maturze. Wydaje mi się, że matura poszła mi całkiem spoko. Jeszcze dzisiaj pisałem angielski rozszerzony i 17 piszę historię, więc zobaczymy jak to będzie. Jestem mega ciekawy, będę sobie czekał do tego lipca na wyniki. Ja wiem, że wyniki już są, ale wolę jednak po swojemu poczekać, wiecie, przezorny, zawsze ubezpieczony i tak dalej. Moje plany po maturach są takie, żeby wyjechać na kilka miesięcy do pracy za granicę, zarobić troszeczkę cashu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo na ten moment w Polsce nie opłaca się pracować, nie oszukujmy się, a jak już chcesz mieć jakąkolwiek dobrą robotę, to trzeba mieć po prostu znajomości, tak? Ja niestety tych znajomości niestety nie mam. Więc dlatego staram się tu o jakąś robotę za granicą. To póki co, no jak na razie dobrze mi idzie, tam koleżanka moja jeszcze musi porozmawiać po prostu tam z jakimś kolegą i może od czasu do czasu jakieś tam filmiki z Holandii czy skądś tam indziej na świecie pojawią się po prostu. To tyle jeśli chodzi o moje plany takie na przyszłość z robotą. Co do filmów, tak jak mówię, do komentarzy sobie wrócimy. Może nie w najbliższym czasie, ale będę starał się co tydzień, może co dwa wrzucać jakieś takie informacyjne, jakieś tam, co jeszcze. Bardzo bym chciał prosić także o jakąkolwiek uszanowanie prywatności, nie dopytywanie się mnie, dlaczego nie mam pracy i w ogóle, co z dzieckiem i tego typu sprawy, bo jednak to jest wjeżdżanie na prywatę, tak? I bardzo bym nie chciał po prostu mieć nawału komentarzy i pytań na Facebooku, na Messengerze, co i jak, gdzie, co i jak i w ogóle, tak? Więc was bardzo o to proszę. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają w tym momencie z tą maturą całą. No i tak jak mówiłem, czekam do 5 lipca na wyniki testów maturalnych. Pochwalę się w filmie. Trzymajcie się ciepło. Tyle ode mnie i... Maturzyści, korzystajcie z tego ciepłego majowego dnia. Cześć.